Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w spóźnionej w tym tygodniu recenzji pierwsze, kolejnego odcinka pierwszego sezonu k serialu The Book of Boba Fett. Tak jak wspominałem, ze względu na wyjazd służbowy, jak i również kilka innych rzeczy, dopiero dzisiaj, teraz w weekend, jestem w stanie zająć się najnowszym, czwartym odcinkiem The Gathering Storm, czyli nadchodząca burza, zbierająca się burza i przechodzę właśnie do Was, żeby podzielić się trochę swoimi wyrażeniami standardowo, najpierw w wersji bezspoilerowej, w drugiej części głównej w pełni oczywiście spoilerowej. E, I niech na sam początek, powiedzmy, zapowiadający ogólne moje wrażenia z tego odcinka, niech wystarczy Wam fakt tego, że najpierw pierwszy raz odcinek widziałem w środę, w momencie kiedy on oczywiście wyszedł oryginalnie, jak i również dzisiaj musiałem go sobie przypomnieć, obejrzeć jeszcze raz, bo tak naprawdę nic specjalnego z niego nie zapadło w moją pamięć. E, więc przechodząc do części bezspoilerowej, z jednej strony mamy, kończymy już wątki retrospekcyjne, ponieważ doszliśmy tak naprawdę w nich do momentu kiedy spotykam, kiedy mamy już Boba Fetta w, w jego własnym serialu, a z drugiej strony mamy powolny rozwój akcji w stronę jakiegoś tam zakończenia, no bo pamiętajmy, że zostały trzy odcinki, w, finalnym, w finalnej jakiejś konfrontacji mamy kolejne pokazanie Boba Fetta jako szefa organizacji przestępczej na Tatooine i tak dalej. I problem jest taki, że bezspoilerowo mówiąc, nic za bardzo w tym odcinku nie zapada w pamięć. Dostajemy coś, co jest um, długie, ponad 40 minut mimo wszystko akcji, w wykonaniu, w reżyserii Kevina Tancharoa, który stara się, próbuje, ukazuje nam na tyle i stara się nam uatrakcyjnić to, co zostało na papierze w formie scenariusza. Ale finalnie dostajemy coś, co... Można byłoby skrócić może nie o połowę, ale spokojnie, o 10 minut przyspieszyć to jakoś. Jak i również dostajemy um, kontynuację rozwoju głównego bohatera z poprzednich odcinków. Tak więc jeżeli to, co dostaliście wcześniej, Wam się nie podobało, no to teraz również raczej nie będzie wam przypadało do gustu. No dobrze, ale to jest. <laughs> Część bezspoilerowa, więc teraz przejdźmy oczywiście do części spoilerowej, którą chyba najsensowniej wydaje mi się będzie podzielić na dwie części. Z jednej strony retrospekcję, z drugiej strony współczesność, no i pewnego rodzaju problemy, które pojawiają się na całym przełomie tego odcinka. Z jednej strony mamy większość odcinka wypakowaną retrospekcjami, czyli pokazaniem mnie tego, jak Boba Fett odzyskuje swój statek z pomocą Fenning Shen, jak generalnie ją ratuje z pustyni i tak dalej. I muszę przyznać, że cała konstrukcja tego wszystkiego jest nudna. Całe po, powiedzmy poszukiwanie, ratowanie samego statku jest no powiedzmy sensowne, w jakiś sposób tam uzasadnione. Jakieś te rzeczy wpasują do siebie. Ale nie jest to jakoś specjalnie, powiedziałbym, atrakcyjne, wciągające, intrygujące i jasne, pewnie. Niektórzy docenią smaczki na zasadzie e, generała Grievousa w kuchni, który próbuje bicie z Bobą Fettem. E, ale no, generalnie rzecz ujmując, nie ma tutaj. Jakoś strasznie mi się dłużył ten segment. Cała ta to, to, to walka, powiedzmy, czy próba odbicia tego statku w, w pałacu, dżaby w żaden sposób no, nie była jakaś intrygująca. W pewnym wręcz momencie um, nawet wypuchliła dla mnie to, jak bardzo Boba Fett nie jest dla mnie interesującą postacią jako badass, czy też jakiś łowca nagród, czy też w tym przypadku gangster, ponieważ cała scena z gonieniem małego robota w kuchni jest no, dla mnie absurdalnie slapstickowa. Fakt tego, że Felling w porównaniu z nim jest absolutnie rewelacyjna, jeżeli chodzi o po prostu bycie strzelającym łowcą nagród i tak dalej, a sam Boba jakoś tak, nie wiem, porusza się, jakby nie nie do końca chciał nie bardzo wiedział jak to zrobić przez co to, to wszystko co tutaj dostajemy jest um jest, no, najzwyczajniej w świecie nudne. E, jest oczywiście na samym początku pokazany motyw tego, jak Fennec Chance zostaje uratowana i tutaj trzeba się troszeczkę odnieść do gorących dyskusji, jakie rozgorzały w internecie na temat a, jak ja to nazwałem gangu Power Rangersów, albo jak niektórzy nazwali cyberpunkowych ludzi, którzy mają te swoje wylakierowane super ekstra um, skuterki w poprzednim odcinku, no i tutaj jakby są wspominani, no ale znów po raz kolejny mamy pokazane jakąś tam dziką knajpę, czy jakieś miejsce dla lekarza, który Modyfikuje cybernetycznie ludzi, co samo w sobie nie jest złe. Absolutnie rozumiem te wszystkie argumenty, że takie rzeczy w gwiezdnych wojnach mogą występować i jak najbardziej pasują do tego świata. Stylistyka tych skuterów, które zaznaczę tylko, one mi się po prostu nie podobają subiektywnie. One strasznie dla mnie, nie styl, tylko po prostu design tych tych, tych jakby statków, tych skuterków, strasznie mi się nie podoba. No i sam pościg z nimi w poprzednim odcinku był tragiczny, ale one pasują do świata gwiezdnych wojen. Tak jak ktoś tam wspominał, że mogliśmy w epizodzie drugim wrzucić knajpę amerykańską z lat 50. na sam no to czemu nie moglibyśmy tego wrzucić? Ja się tutaj całkowicie z tym zgadzam, ale ciężko jest mi przetrawić fakt tego, że taka ilość młodych ludzi, no bo w poprzednim odcinku mamy czwórkę, tutaj mamy już kolejnych, mamy kolesia, który na stałe robi te modyfikacje na środku Tatooine i jakby dlaczego? Zawsze Tatooine przecież było tym takim wypizdowem galaktyki, na, na, w którym nie ma nic absolutnie interesującego, nie ma jakiegoś wielkiego życia. Jest to najwyżej tylko jakaś gangsterka i, i nic więcej jakby... Skąd ci ludzie mieliby to robić? Jakby, skąd mieliby mieć na to pieniądze? Jakoś strasznie to mi nie pasuje. Gdyby to wszystko było powiedzmy obecne na Korusant, na Corelli, czy na jakichś innych większych, nie wiem, na Taris powiedzmy, no to to bym jakby zrozumiał. Ale jakoś po prostu na samym tatu mi nie pasuje i ten początek z tym całym modyfikowaniem Shen jest dla mnie strasznie właśnie taki naciągany. Potem przechodzimy do akcji z odzyskiwaniem. Z odzyskiwaniem powiedzmy zbroi, która jest dziwna i jest głupkowata, bo z jednej strony um, skupia się jakby podstawa fabularna, jest dla mnie głupiutka, ale o tym za chwilę będę mówił, bo to jest jakby osobny segment. Jak i również sam pomysł Boby Fetta jest dla mnie niezrozumiały. No dobrze, w środku sarnaka jest twoja zbroja. Dobra, zeszła z niej farba, ale bez krach się trzyma. Ok, to jak ma ci pomóc wlecenie bardzo blisko swoim statkiem? Jakby nie rozumiem, co Boba Fett chciał tym osiągnąć. Jakby, okej, okay, gdyby po prostu podleciał, tak jak na concept artach mamy pokazane, gdyby podleciał, zrzucił ładunek, zabił Sarnaka i zaczął w nim grzebać, w porządku, jak najbardziej sensowne, dobra, nikt nie chce o zdrowych umy zdrowym umyśle wchodzić samodzielnie do Sarnaka, żeby sprawdzić, czy tam jest jego rzeczy. Ale Boba Fett jakby podejmuje głupie decyzje, podejmuje rzeczy, które jakby nie do końca rozumiem, z czego wynikają i jak wynikają. Natomiast przechodząc do części współczesnej, a mamy powiedzmy zebranie naszych, zebranie naszego Boby Fett'a i, i jego konkurentów, jego podopiecznych, jego ewentualnych partnerów biznesowych na temat tego, że pajkowie przylatują na Tatooine a i chcą coraz bardziej przejąć tą planetę, żeby ona była punktem przerzutowym dla, dla ich szlaku przyprawowego, co jest jak najbardziej ok, zrozumiałe, w porządku. No i z całego spotkania wychodzimy z wnioskiem takim, że um, Boba Fett załatwi wszystko sam, tylko wy nie stawajcie przeciwko mnie. I jakby jest, jest jedna rzecz w tym odcinku, która strasznie mi się podoba i która po raz pierwszy pokazuje mi rzeczywiście Boba Fetta jako... No, nie tyle gangstera, co tego przywódcę, tego, który chce rządzić innymi, który chce zbudować jakąś tam społeczność, ale opartą o jakimś szacunku, ale też, no, mimo ten szacunek z czegoś musi wynikać. To jest moment, kiedy szefo, jeden z szefów mówi do niego, że czemu mielibyśmy cię nie zabić i przejąć twoją, że tak powiem, terytorium. No i wtedy odzywa się Ranko. I to, jak Boba Fett reaguje, że wszyscy uciekają, a on tam, no chłopaczku, masz tam mięsko i tak dalej, to jest chyba pierwsza albo główna rzecz, jaka zapadła mi w pamięć do tej pory, jeżeli chodzi o Bobę Fetta jako szefa. Mafii. I, I to jest coś, co jest dla mnie sensowne, zrozumiałe, dobrze podbudowuje. Tylko później to wszystko zaczyna się niesamowicie, strasznie sypać, bo. I teraz przejdę do tego wszystkiego, do tych takich małych, drobnych rzeczy, które zazwyczaj może byśmy na bardzo aż tak nie zwrócili uwagę, ale je, jest ich ilość narasta u mnie już w takiej ilości, że no nie mogę przymknąć na to oko. Po pierwsze zacznijmy od tego, że jest powiedziane, że podczas rządów Biba Fortuny um, w Mos-Espie, czyli w jednym z miast na Tatooine, Wydzieliły się trzy powiedzmy rodziny przestępcze. No i teraz Boba Fett zaprasza te rodziny przestępcze do siebie i wychodzi na to, że w czasie rozmowy, że pajkowie zagrażają tylko twojemu terytorium, to tylko ty się z nimi bij. Dobra, spoko, wy zostancie neutralni. To czym już rządzi tak właściwie Boba Fett? Bo jakby... Ja mam wrażenie takie, że cała scheda po Jabie to było tylko i wyłącznie most Espa, według tego serialu. A teraz tak naprawdę Boba Fett już nawet nie rządzi całą most Espą, tylko, nie wiem, tym, tym, tym burdelem z kasynem, który pojawia nam się w prawie każdym odcinku. Jakby nie rozumiem, czym właściwie rządzi Boba Fett. Dlaczego Boba Fett w ogóle odpuszcza tym innym rodzinom i na zasadzie, a bo oni pomyślą, że bajkowie nie są groźni, jakby... Nie ma żadnej podbudowy, nie ma żadnej charyzmy, nie ma nic, co sprawiłoby, że ten Boba Fett miałby być za cokolwiek e, szanowany. Okej, okay, w poprzednim odcinku rzeczywiście mamy zapowiedziane, że e, kiedy było dogadywanie się z hatami, że hatowie, odpuśćcie sobie wszystkie e, wasze roszczenia, dżaby względem Tatooine. No i dobra, gdyby to było jakoś zaznaczone, że Boba Fett chce stworzyć tą swoją taką bezpieczną przystań, czy własny dom gangsterski... E, na Tatooine samym, no to jeszcze bym jakoś zrozumiał, ale tutaj on tak naprawdę. Nie wiem, jaki jest obszar rządów Boba Fetta poza jego pałacem. I nie mówię tego złośliwie, a autentycznie, jeżeli ktoś jest w stanie to jakoś mi wytłumaczyć w komentarzach, to bardzo serdecznie poproszę. No ale teraz przejdźmy do tych właśnie małych głupotek, które są najzwyczajniej dziwne. Boba Fett przychodzi do kasyna, gdzie Krysanta robi rozpiernicz. No i mamy całą tą próbę udobruchania jego. On tam zabija tych trandoszan, czy ten najpierw obija ich, potem przychodzi szefowa tłailekanka, jej nie udaje się, i Krysanta wychodzi. I prostu nic z tym nie robi, mimo że trzy odcinki temu brał pieniądze od niej za ochronę. I jeżeli pilnujesz jakiegoś lokalu, no to chyba właśnie awanturujący się gigantyczne łuki jest problemem, z którym powinieneś sobie jakoś poradzić. A nie że A, za, właśnie wyrwał rękę jednemu z naszych klientów, który nigdy do nas nie wróci i nie zostawi żadnych pieniędzy, i nikt się w sumie tym w żaden sposób nie przejmuje. Akcja z Sarlakiem, tak jak już wspominałem, no jest dziwna, jak i również. Dlaczego Boba Fett jest święcie przekonany, że jego zbroja znajduje się w Sarlaku? Skoro wyczołgał się w tej zbroi z Sarlaka. I jeszcze był świadomy do momentu, kiedy Jawowie go tam, powiedzmy, ogłuszyli i zabrali mu zbroję. Więc. Dlaczego on jest święcie przekonany, że ta zbroja jest z powrotem tam? Skoro wie, że Jawowie go ściągnęli, to powinien raczej też wiedzieć, że Jawowie takie rzeczy zgarnęliby dla siebie, żeby ewentualnie komuś sprzedać. Kolejna rzecz to jest moim zdaniem syndrom sztokholmski Boba Fetta. Znaczy się mamy, dobrze jest, fajne jest to, że w tym serialu jest potwierdzone, że Boba Fett u tych Tuskenów co najmniej te 3-4 lata jak nie więcej siedział. Od momentu ucieczki z Sarnaka do momentu The I, I to jest jak najbardziej w porządku. Tylko moment, kiedy Boba mówi, że no, uratowali mnie z pustyni Tuskeni i przyjęli mnie jak siebie do swojego plemienia, jest dla mnie trochę syndromem sztokholmskim. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze oni cię nie uratowali, tylko zabrali cię z oddziawów, a potem byłeś ich więźniem. I gdyby nie fakt tego, że raz się wykazałeś, to oni absolutnie traktowaliby cię jak więźnia, więc. No, nie za bardzo to wszystko rozumiem. Kolejna rzecz, bo, bo Boba zaznacza w rozmowie z Fenning że on chce się zemścić, z tego co zrozumiałem, na Bibie Fortunie, który go zdradził. W jaki sposób Bib Fortuna cię zdradził? To, że ty poleciałeś na Hana Solo, ślepego, i dostałeś w plecak i spadłeś do Starlaka, w jaki sposób to jest wspólne z Bibą Fortuną? I, I cała ta gadka na zasadzie, że teraz Boba Fett jest wkurzony na głupich gangsterów, którzy wynajmują łowców nagród dla zabijania, i w ogóle Boba Fett, który przyjmuje się innymi łowcami, innymi łowcami nagród, bo Tuskeni trzymali się razem, i jak masz rodzinkę, to jest lepiej, dla mnie jest tak nawet nie tyle nieprawdopodobne, co słabo rozpisane. Jeżeli rzeczywiście on tyle lat siedział u tych Tuskenów, to można byłoby pokazać coś więcej, coś jakoś. No. No, strasznie jest to dla mnie grubymi nićmi szczytami i w ogóle nie rozumiem, dlaczego Bib Fortuna miałby go zdradzić. Co, bo, bo, bo nie poleciał szukać ciebie w Sarlaku? No, chłopie, wpadłeś do Sarlaka! No, każdy logicznie myśląca osoba wie, że jak wpadniesz do Sarlaka, to cię już nie ma, więc nie rozumiem. Eee, terytorium Boba Feta, o tym mówiłem już wcześniej. I, I ostatnia rzecz, która niesamowicie mnie uderzyła: to, że Boba Fett stał się nagle patriotą na Tatooine, który. Bardzo zależy mu na tej planecie. Okej, okay, dobra, Tuskeni go przekonali, niech będzie jak najbardziej. Samo założenie, że chce sobie wykroić kawałek tortu i żyć sobie szczęśliwie, spoko, jak najbardziej. Ale kiedy on mówi, że pajkowie przyjeżdżają i zajmują Tatooine e, dla swojej przyprawy i zabierają nasze bogactwa, Tatooine's wealth, jakie bogactwa ma Tatooine? No. Poza piaskiem, który można wykorzystywać do produkcji cementu, co tam jest cennego? Tam jest jakaś przyprawa? Czy my mamy do uczynienia czynienia z a z Duną znowu? Czy, czy, czy jakieś złoża nie wiem czego? Co jest cennego na Tatooine? Przecież, przecież to jest, to zawsze było wypizdowo. Tam nic nigdy nie było, poza powiedzmy jakimś tam dostępem do szlaków nadprzestrzennych i, i, i tyle, no co można w, w, wybronić tym, że właśnie jest ta przyprawa pajków i tak dalej. Nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem, i kiedy te wszystkie małe głupotki, każda z nich pojedynczo może aż tak bardzo nie boli, ale one tak bardzo nawarstwiają się w pewnym momencie, że zostały nam trzy odcinki i mi się nie chce tego serialu dalej oglądać. A Boba Fett, który nie robi prawie nic gangsterskiego w nawet taki pozytywny sposób, on, on, nie, my tobie nie pomożemy, no dobra, spoko, to przynajmniej się nie wtrącajcie, jedyna akcja, o której wspomniałem, to właśnie ten rancor i to w jakiś tam sposób się powiedzmy broni, to jest nawet niezłe, ale poza tym nie rozumiem. Jakby nie kupuję w ogóle totalnie tego jak jest rozpisana przemiana, ukazanie tej postaci. 10 razy bardziej wolę patrzeć na Fenek Shen, która jakoś strzela, rusza się, naparza się z innymi łowcami nagród niż Boba Fett, który ściga droida po kuchni. No i na samym końcu to co niektórzy fani tak wyczekują, bo kiedy Fennec wspomina, że no jak masz pieniądze to załatwimy mięśnie i mamy motyw muzyczny The Mandalorian, znaczy w sumie nie będę ani trochę zdziwiony, że Filoniwersum chęci się wokół tych samych postaci i w następnych odcinkach przyleci sobie Mandalorianin z ekipą innych Mando, i w zamian za pieniądze pomogą walczyć z pajkami. Nie wiem, w sumie jak, no nieważne, bo za pieniądze. W ogóle mnie to nie chęci. Ja jakby. To nie był zły odcinek, ale no, jakby ciężko jest zrobić coś z takiego scenariusza, który no nie jest jakoś specjalnie szałowy. Um, nie, nie ma jakiejś chęci chyba do ukazania tego w jakiś bardziej ciekawszy sposób. Tak jak mówię, kradnięcie statku z powrotem. Tak więc, um, no, zostały nam trzy odcinki. Mam nadzieję, że ten serial um, zakończy się chociaż jakoś sensownie. Oraz również, że nie będzie drugiego sezonu, bo na chwilę obecną, dla mnie to jest takie ciągnięcie pomysłu, który może fajnie brzmiał na samym początku, ale w chwili obecnej nie ma po co. Naprawdę, gdyby z tego była książka, gdyby była z tego seria komiksowa, to może już byłoby jakoś sensowniej, ale w formie serialu to jest po prostu dla mnie szkoda pokazywać tego w jakiejś szerszej publiczności, bo to jest w najlepszym wypadku. Lek, ledwo akceptowalne. Jakoś tam powiedzmy leci ten serial, te 40 minut mija, ale, ale absolutnie szału niestety dla mnie nie ma. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia wkrótce w na następnych materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć! Na razie.